dla włodarzy tego miasta bardzo istotny. Bardzo istotny również ze względu na to, na przedsiębiorców, właśnie na łódź akademicką, na łódź sportową. Spójrzcie Państwo na ten wykres. To są przychody miast 2010 roku. Na niebieski kolor jest zaznaczona Łódź, 2,5 miliarda przychodów. Kraków ponad 3 miliardy 320, Wrocław 3 miliardy 282. Jedynie Poznań ma zbliżone do Łodzi przychody, ale przecież to jest miasto półmilionowe, raptem 500 tysięcy mieszkańców, a przychody ma zbliżone do Łodzi. My mówimy, że w Łodzi jest ponad 720 tysięcy mieszkańców. Jak było w 2003 roku? Bo to szalenie istotne. Otóż również jesteśmy w kolorze niebieskim. Łódź 1,532 miliarda. Tylko Kraków miał wyższy budżet od Łodzi. Wszystkie inne miasta, jak Wrocław, jak Poznań, dużo niższe od Łodzi. Cóż takiego się stało przez ostatnie 7 lat, że przychody tego miasta spadły tak drastycznie, że to miasto nie rozwija się tak jak inne, jak Poznań, Wrocław, jak Kraków. Otóż ten slajd pokazuje wzrost procentowy względem roku 2003 i on najlepiej obrazuje, jak rozwijało się to miasto na przestrzeni ostatnich 7 lat i jak rozwijało się nasze miasto. Otóż najwolniej wpływały przychody z roku na rok. Można by było sobie zadać pytanie, dlaczego tak się działo. Odpowiedź wbrew pozorom nie jest trudna. Otóż do tej pory nikt nie traktował poważnie i nikt nie chciał rozmawiać ani z Łodzią Akademicką, z potencjałem prawie 120 tysięcy młodych ludzi, ani z Łodzią Przedsiębiorczą, tych małych i średnich przedsiębiorców, ani też z Łodzią Sportową. Rozpoczynam od Łodzi Akademickiej. Ja tutaj nie dowierzam i się bardzo cieszę, że dzisiaj tu zostałem zaproszony i usłyszałem to Pana wypowiedź. Nie ukrywam, że jest to pierwsze wystąpienie łódzkiego polityka, którego sens zmierza do podkreślenia wagi, jaką posiada biznes dla wspierania i wspomagania sportu. Bo ja będę mówił, proszę Państwa, o sporcie, może nie o tej Łodzi Akademickiej i innej, tylko o sporcie. Korzystając tutaj, dam taki trend osobisty. Nasza rodzina gdzieś od 20 lat wspomaga łódzki sport i ten sport grupowy, indywidualny, jakby przeznacza na to grube miliony do tej pory. I przyznam z niesmakiem, że do tej pory czułem się jak taki intruz. Nikt tego nie zauważał, bo każdy myślał, że jak to ktoś robi, to ma z tego jakiś tam wielki interes, prawda? I myślę, że przyznam, że wielokrotnie zastanawiałem się, czy dalej pomagać, jeśli władze miasta, no, w najlepszym wypadku są wobec tej pomocy obojętne. A ja jestem z tego miasta, tak jak większość z Państwa. I dziękuję za słowa Pana Prezydenta, który, mam nadzieję, nie są tutaj podyktowane jakąś tam kampanią wyborczą, bo to jest zły okres, że się tu spotkaliśmy przed wyborami, ale myślę, że zauważa, że ten biznes jest potrzebny. I ja z naszą rodziną oddajemy się dalej dla łódzkiego sportu, ale jednocześnie się domagamy w szacunku i dla innych problemów wspólnym wysiłkiem można pokonać. I jak mało jest zacietrzewienia ideologicznego i politycznego na zasadzie kto kogo, kto z kim, kto za ile, które tak mocno daje się we znaki w tej politycznej warszawce. A przecież polityka nie na tym polega, tylko na tym, żeby na gruncie ekonomicznym rozwiązywać nurtujące nas problemy społeczne i kulturowe pro publico bono. I z tego też punktu widzenia uważam, że obowiązkiem rajców miejskich, przyszłego prezydenta Łodzi, jeśli mnie jako nie Łodzianinowi, o tym się wypowiadać, jest tworzenie właśnie dobrych warunków do rozkwitu kultury, nauki, przedsiębiorczości, a także sportu, co jako maratończykowi przychodzi mi mówić. Wobec tego, co można zrobić? No przede wszystkim to, co też tu w tej prezentacji było znakomicie pokazane. Sprzyjać do
tworzenia warunków poprzez właściwy rozwój infrastruktury, bez której najlepszy przedsiębiorca sobie nie potrafi. Jak nie będzie już tych przysłowiowych, słynnych dróg, to czegokolwiek by nie wytworzył, nie będzie w stanie dowieźć tego do nabywców i nie będzie w stanie przywieźć surowców, materiałów niezbędnych, półproduktów do uruchomienia w ruchu swojej taśmy, swojej linii. Ale jest drugi czynnik, które może trzeba bardziej wyeksponować. Być może, że to jest moje odchylenie jako belfra akademickiego, jako człowieka nauki, profesora. To jest kapitał ludzki. No, w dużym stopniu to zależy też od władz miejskich, choć nie one zakładają wielkie uniwersytety, nie one finansują Uniwersytet Łódzki czy Politechnikę Łódzką, a także pletorę uczelni, które widać, nawet jak się jedzie na to spotkanie, widać, a to jedną wyższą szkołę, a to drugą wyższą szkołę, różnej są jakości, ale wiele na najwyższym polskim poziomie, a niektóre mogą już albo z czasem także aspirować do poziomu europejskiego. No bo przecież to nie przedsiębiorcy kształcą młodzież szkolną, młodzież w szkołach zawodowych, a w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w szkołach wyższych, których potem się zatrudnia, gdyż przedsiębiorczość konkurencyjną w tym zglobalizowanym układzie gospodarczym można opierać tylko o wysokiej jakości kapitału ludzkiego.